Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jestem na spacerze. Postanowiłem się przewietrzyć i powiedzieć tak, jak ja widzę ziemię energetyczną. Jest to wspaniała, czysta jasność. Jest ziemia przeszła już na bardzo wysoką wibrację w świecie kauzalnym. Koniec niewoli. Widzę w ziemi w barwach różowo, zielono, pomarańczowo. Przeważająca biel srebrzysta z gwiazdkami złotymi, różowymi, niebiesko, jasno niebieskie. Proszę Państwa, chodzi o to, żeby zaufać sobie. Manifestować pokój, miłość, miłosierdzie, harmonię. Proszę odsłuchać przemówienie, wywiad tego młodego porucznika, instruktora spadochrońskiego. On mówi z serca, warto go słowo wysłuchać i tak afirmować, jak on mówi. Nie oddzielać się od całości. Bić. Mówiąc słowami ludzkimi, zwyciężyliśmy, pokonaliśmy samo siebie. Wyszliśmy ze śpiączki. Większość już wiekiem jest. To istoty światła, światłości, świadomości w Chrystusie. Proszę wytrwać. Daliśmy radę. Jeżeli wytrwamy, tym, kim każdy jest, z osobą emanuje, stworzymy wolny świat od wojen, zabortości, chciwości, od zarazy, wszelkiego rodzaju degradacji, bo godny każda istota ludzka jest życia w pokoju, w miłości. Ja nie poddam się, wiem, kim jestem. Wiem, że ten świat to tylko przystanek. Ja pochodzę z światła, bo nie może być inaczej. Światło należy do światła. Tak samo i wy, proszę Państwa, bracia i siostry w Trójcy Świętej, w Chrystusie, należycie do światła. Nieważne, jakie jesteście wyznania wiary. Nie ma tu znaczenia. Wszystko zależy od was. Wszystko, bez wyjątku. Sami stanowicie o swojej przyszłości, o swoim życiu w przyszłości. Nie słuchajcie czarnowidzów w internecie. Nie upadajcie na duchu. Oni znieważają was, poniżają wam. Każdy, który z nich mówi, to mówi wyłącznie o sobie. Nie ma innej możliwości, tylko o sobie. Dobrego dnia. Dziękuję za wysłuchanie. Do widzenia.